teraz sprawdzamy, czy wartości deskryptorów są takie same. Jeśli nie są, to oczywiście nasza zmienna identyczny deskryptor otrzymuje wartość false. Zatem nie ma konieczności sprawdzać kolejnych deskryptorów naszej reguły. Jeśli natomiast nasze deskryptory są identyczne, musimy porównać ich decyzje. I tak, jeśli deskryptory są identyczne, natomiast decyzja jest inna, oznacza to, że nasza reguła jest sprzeczna. Dlatego zmienna sprzeczna reguła otrzymuje tutaj wartość prawdy. Następnie przechodzimy do wypisania naszej reguły. Następuje to za pośrednictwem zwykłego ifa, w którym sprawdzamy, czy nasza reguła jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, co zostało już określone wcześniej. I oczywiście, jeśli nasza reguła nie jest sprzeczna, to przechodzimy dalej. Tworzymy kolejną pomocniczą zmienną i przechodzimy do zapisu naszej reguły. Do wypisania reguły oczywiście używamy pętli, żeby przejść przez naszą tablicę, w której przechowujemy regułę. Przypominam, że i jest rzędem reguły i tym samym wymiarem naszej tablicy. Konwertujemy wartość adresu naszej reguły, czyli wartość atrybutu, i dodajemy jedynkę, ponieważ pamiętamy, że indeksowanie tablic zaczyna się od zera. Na końcu dodajemy pusty znak, czyli spację, żeby nie było wszystko sklejone. Następnie sprawdzamy, jakiego rzędu jest nasza reguła. Jeśli jest rzędu pierwszego, to nie ma sensu pisać koniunkcji, ponieważ nie będzie następnej wartości. Jeśli natomiast jest to rząd drugi lub wyższy, wtedy musimy wstawić koniunkcję, czyli po prostu znak i.
Jako, że backslash jest znakiem wyjścia w języku C-sharp, dlatego musimy na początku dodać małpę. Na samym końcu dodajemy decyzję. Robimy to poza pętlą, ponieważ chcemy mieć tylko jedną decyzję dla jednej reguły. Gdy już to zrobimy, musimy teraz zakryć dane wartości w masce naszego systemu decyzyjnego. W tym celu tworzymy kolejną pętlę. Jako, że nasza maska ma ten sam wymiar co system decyzyjny, dlatego możemy posługiwać się tutaj wymiarem naszego systemu decyzyjnego. Tworzymy pomocniczą zmienną. Potrzebujemy tutaj oczywiście numer atrybutu. Sprawdzamy, czy wartość nie jest przypadkiem już zakryta. Tablica reguła służy nam tutaj ponownie do porównania wartości z reguły i z maski systemu decyzyjnego, ponieważ nie chcemy zakryć przypadkowo nieprawidłowych deskryptorów. Następnie musimy porównać wartości. Oczywiście, jeśli wartości się różnią, przechodzimy do kolejnego wiersza. Jeśli jednak wartości są takie same, musimy je zakryć. Nie porównujemy już tutaj decyzji, ponieważ zostało to zrobione wcześniej i wiemy tutaj na 100%, że nasza reguła jest prawidłowa. Dlatego zakrywamy tylko deskryptory jednej decyzji.
Następnie przechodzimy do ustawienia wartości pokrycia. Pokrycie, przypominam, jest to wartość określająca, do ilu obiektów pasuje nasza reguła. Pokrycie oczywiście zapisujemy tylko, jeśli jest większe od jedynki.